Masakra. Co za człowiek. O, ale fajny tutaj klimacik wszedł. Idziemy. Kebab? Nie, różowa pantera. Ale jak spotkam kebaba, to mu powiem, że go szukasz. Dowcipnij. Chcesz kebab? Z wołowiny? Z sezamem czy bez? Nie mam pieniędzy. One nie dają szczęścia. Ale masz uroczy różowy uśmiech. I lubię cię. Zamienimy się? Ty dasz mi na przykład dywan, a ja dam ci pyszne jedzonko. Dywan? Zobaczę, co da się zrobić. Ej, ale to było dobre z tym kebab. I jak go znajdę, to cię poinformuję. Dowcipnić. Ja pierniczę, ty. Dobra to jest gierka, dobra kurde. Masakra w ogóle. Poczucie ten humor. Poczucie humoru w tej gierce to jest po prostu na wysokim poziomie, ja widzę. Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Nie. Spytaj właściciela, on zna wszystkich. Czyli kogo? Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Witaj. Usiądź. Jak leci? Wszystko w porządku? Cieszę się, stary. Tak się cieszę. Ale jazda. Mówiłem ci już, żebyś usiadł i napił się kawy? Zjada mazabuta czy sada? Że co? Słodka, średnio słodka czy gorzka? Słodka, średnio słodka czy gorzka co? Kawa. Jaką pijesz? Słodką, średnio słodką czy gorzką? Słodką. Zjada dwie. Bezkofeinową, jeśli jest. Powiedz, byłeś w Amsterdamie? No pewnie. Świetne miasto. Ale właściwie to nie do końca w nim byłem. Znaczy, byłem, ale przejazdem. To jest przelotem. Byłem nad Amsterdamem. Łapiesz? A więc nie byłeś w Amsterdamie. Byłem. Czytałem przewodnik. Przewodnik, dobre sobie. Ja byłem w Amsterdamie. No dobrze, już dobrze. Słuchaj, powiedziałem, że szukam Chion. Nie znam jej. Trudno. Dzięki za kawę. Bardzo dobra, jak w... nieważne. Trzeba było powiedzieć, jak w Amsterdamie, bez kitu. Nie no, powiem wam szczerze, to jest masakra, co tutaj się dzieje w tej gierce, nie? Normalnie, no mówię, poczucie humoru na wysokim poziomie, nie? Świetna giera, kurde, na Let's Play. Czy powinniśmy posłać Chion mały prezent? Może jakiś klejnocik? Dyrektor obozu Lili Chacha prosił, żeby przysyłać tylko listy. Możemy go posłać w liście. Wasza córka wyjechała na obóz? Owszem, Allahowi dzięki, mamy trochę spokoju. Mamy niebiański spokój. Ciągle pływała do wioski w Górnym Egipcie, chociaż tyle razy jej powtarzałam, żeby nie przeszkadzała pracującym ludziom. Wszędzie było jej pełno. Wciąż chciała powozić wołem. Dziewczynki tak się nie zachowują. Macie od niej jakieś wiadomości? Podoba jej się na obozie? Dzisiaj miała zadzwonić. Rozumiem. Życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że dobrze się bawi. To może lepiej przekażmy ten list? Salem. Salem aleikum, przyjacielu. Proszę, kolorowy dywan, prawie nówka sztuka. Lekko przechodzony. Lata? Tylko droższe modele, te tuningowane. To i tak nie dla mnie, tylko dla znajomego. Dla kogo? Znam? Dla sprzedawcy kebabów. Dla Fatusza. Od dawna marzy o dywanie, na którym mógłby siedzieć. Powiedz mu, że dostanie dywan, jak postawi mi obiecaną kawę. Aladyna tutaj brakuje normalnie, jeżeli chodzi o latający dywan. Bez kitu. Aladyn, gdzie jesteś? A, zapomniałem, ty tam w Nasira's Revenge jesteś. dobre. No, nie, to nie było dobre. Masakra. Założyłem z powrotem tę czapę i nie będę już pajacował. Chciałem tylko sprawdzić, jak to się wszystko nagrywa. Nagrywa się bardzo dobrze! Bardzo dobrze się nagrywa! Usiądę sobie troszeczkę bliżej.
żeby nie było, że potem będę brzmiał, jakbym był pod wodą. Z tobą pogadam. Głupie pytanie, ale... Czy mam lampę Aladdina? No oglądałeś jakieś ekstrawagancji w telewizji i ci się w głowie poprzewracało. Chciałbyś mieć osobistego dżina, pewnie jeszcze śpiewającego. Zejdź na ziemię, nie ma trzech życzeń. Są tylko zwykłe lampy i gorące słońce. Czym mogę służyć? Niczym, dziękuję. Nie dobiorę. To nie jest dżin. Idziemy teraz do sprzedawcy. Musi, kurde, wiedzieć, na czym stoi. Chyba była umowa. Papu za dywan. Chyba była umowa. Papu za dywan. Tak, była umowa, tylko jak mam teraz zrobić, żebyś ty ten... Dobra, ja chyba wiem, jak to zrobić. O, właśnie. Pyszna kawa od Fatusza. Coś takiego. Jaki dywan chce? Mam dywany wszelkiego rodzaju, kształtu, koloru i rozmiaru. Wszelkiego. Wszelkiego? Absolutnie wszelkiego. No dobrze, a dywan w kształcie skóry różowej pantery? Ej! O co chodzi? Jest syntetyczny. Dywany, dywany, dywany! Daj mu ten dywan, dawaj. Dywan w kształcie różowej pantery. Proszę, oto dywan. Podoba ci się? A to twoje jedzonko. Sprzedawca dywanów powiedział, że następnym razem to on postawi ci kawę. No tak, kurde, nieźle. No to chyba tu nic po nas już. Możemy stąd iść chyba. Wracamy do tamtego, kurde, przygłupa, żeby dostał jedzenie. Mogę pożyczyć twojego wielbłąda? Znaczy, wielbłądasa. Muszę dotrzeć nad brzeg Nilu. Nic za darmo, przejażdżka na wielbłąda się kosztuje. Jestem biznesmenem, żyję by handlować, handluję by żyć. Muszę utrzymać trójnożne, zwariowałem. A może nie? No cóż... Złotousty, proszę, pomóż mi odnaleźć tę dziewczynkę. Muszę się dostać na brzeg Nilu. Pomogę ci. Naprawdę? Dzięki. Tylko skołuj coś do jedzenia, padam z głodu. No to mam. Proszę bardzo. Mam kebab. 10 kebabów. Nie, 8 kebabów. Mam tylko jednego. 7 kebabów. Mam jeden, słownie raz. Rozumiesz? 6 kebabów to moje ostatnie słowo, rozumiesz? Mam jeden, słownie raz, rozumiesz? Sprzedane! Ostro targujesz, masz szczęście, że padam z głodu. Dawaj ten kebab! Był naprawdę przepyszny. Daj jeszcze dywanik i możemy ruszać. Dywanik? Garb mojego wielbłądasa cały dzień smażył się na słońcu. Chyba nie myślisz, że pojadę na oklep? Mas el salama różowy. W wolnym tłumaczeniu, na razie. Czemu ma tylko 3 nogi? Wypadek przy goleniu. Straszne, nie? Ale coś ci powiem. Nie martw się, jej przednia noga jest jak stal. Kto kocha turystów? Złotousty! Uwaga, niepowtarzalna okazja! Chyba dostałem udaru! Powstrzymajcie mnie! Ja zwariowałem! Tak, zwariowałeś zdecydowanie. Dywan musimy jeszcze ogarnąć i wtedy chyba będziemy mogli lecieć, nie? Dobra, pójdźmy jeszcze raz z nim pogadać. Pamiętasz dywan, który ci dałem? Tak. Szczerze mówiąc, wcale mi się nie podoba. To chętnie go od ciebie wezmę. Chcę odzyskać dywan. Najpierw niech mi kupi obiecaną kawę. Idziemy.
Kup mu tam obiecaną kawę już, nie bądź taki, kurde. Mam nadzieję, że kupisz. Błagam, kup tę kawę. Mam szansę na jeszcze jeden dywan? Przysłał cię Fatusz? Powiedz mu, że więcej nic nie dostanie! A tak przy okazji ta kawa jest letnia. No to mu oddajemy kawę. Masz kawę, kurde. I ty dawaj dywan. I będzie gitara. Będziemy mieli wtedy wszystko pod kontrolą. Proszę, oto kawa. Mam nadzieję, że lubisz. Zjada. Lubię. Dobra, idziemy teraz dać ten dywan temu przygłupowi. Mam nadzieję, że to jest idealny dywan. Nie będę musiał, kurde, znowu tam wracać. Proszę bardzo. Chciałeś zjeść? Dałem ci jeść. Chciałeś dywan? Masz dywan. Wygląda jak ty. Makabra. Zrobiłem dokładnie wszystko, o co prosiłeś. Pomożesz mi teraz dostać się nad Nil? Jasna sprawa, przyjacielu, jasna sprawa. Jak tylko zwilżę moje suche gardło. O, stary. Lubię zjada, przyjacielu. Wyjeżdżamy, jak tylko skołujesz coś do picia. Suche jak stary pergamin. Bardziej suche od pieczeni mojej teściowej. Moje gardło jest pustynią. Pustynia jest moim gardłem. Jestem nikim, dopóki nie zaspokoję mojego palącego pragnienia. Z tym, że jesteś nikim, to ja się zgadzam, bo jesteś nikim. Dosłownie. Co ja mam jeszcze zrobić? Chyba będę musiał z nim pogadać. Bo nie widzę innego sensu. Z kim miałbym innym gadać? Częstuję kawą tylko tych, którzy byli w... Ty już wiesz gdzie. Dobra, z tobą może. Zaraz skosztuję. Jest letnia, by. No, mam coś, co sprawi, że kurde, on nie będzie miał gęby suche jak Sahara. Płyn! Cudowny płyn! A, taka jaką lubię! Letnia! Już niedługo, moi przyjaciele! Wkrótce wszyscy napijemy się wody z Nilu! Dzięki Allahu! Dobra, jest! Mamy w końcu nową lokację. Bardzo dobrze. I 40 minut już na liczniku. Nie widziałeś dziewczynki? Tego wzrostu. Ciemne włosy. Owszem, widziałem. Tatusiu! No jasne. Budujesz łódź? Owszem. On nie buduje łodzi. On buduje miasto łódź. Muszę pilnie dostać się do Górnego Egiptu. Mogę pożyczyć twoją łódź? Nie, musisz sam sobie ją zrobić albo zabrać się z nimi. Drogo to będzie kosztować? Nic. Nie dopłynę tak daleko. Teraz, Pantero, proszę, zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Nie mam jedzenia. Dałem ci wszystko, co miałem i wszystko zeżarłeś. Żadnej premii dla mojej Lucy po tak długiej podróży? W takim razie zrywam znajomość. Przykro mi, nie rozmawiam z tobą. Złotousty, daj spokój. Słyszałaś coś, Lucy? Bo ja nie. Nie słucham cię. Jezu, jaki to jest obrażalski palant. Masakra w ogóle. Ej, dobra, nie płacz. Pójdę po to jedzenie. To nasz skąpy, różowy znajomy. Złotousty, nic nie rozumiesz.
To ty nic nie rozumiesz. Nie wiesz, że życie Lucy i tak jest ciężkie. Ma bardzo niską samoocenę, wypadają jej włosy. W dzieciństwie tatuś nie chciał się z nią bawić. Lucy, ja... Słyszałaś coś, Lucy? Bo ja nie. Dara, nic nie słyszałeś. Idę po to jedzenie, ja pierdzielę, masakra. Nie, w inną stronę musimy iść. W tamtą stronę musimy iść. Chyba trzeba wracać do Kaju. To w taki sposób ja mam wracać? Okej. Okay. A, no tak, na wielbłądzie. To ma sens. Z tym może pogadajmy, bo to jakiś nowy typek. Skąd smutek na twojej twarzy, przyjacielu? Mój kumpel Złotousty obraził się na mnie. Znasz Złotoustego? Zrobisz coś dla mnie? Kiedy się z nim spotkasz, przekaż mu to. Co to jest? Oko Horusa. Chroni przed złymi czarami. Już długo na nie czeka, dawno je zamówił. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Dzięki! Jesteś wielki, nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Czyli zdobyliśmy jakiś wisiorek i teraz mamy mu przekazać ten wisiorek. A gdzie z tym... On się chciał czegoś napić, nie? Znaczy, Boże, napić. Nie, dobra, już ja nie ogarnąłem petardy. Nie wiem, czy to poprawi ci humor, ale... To od Fadila. Oko Horusa! Czekałem na nie! Przynosisz szczęście w interesa! Dobrze, Lucy. Możesz je nosić. Dzięki, że nam je przyniosłeś. Weź tego skarabeusza za fatigę. O, serwus, chciałem się trochę popluskać, ale to nic pilnego. Nie dopłynę tak daleko. Teraz, Pantero, proszę, zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Teraz, Pantero, proszę, zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Dobra, zdobędziemy to jedzenie dla Lucy, nie ma problemu. Chyba trzeba wracać do Kai. Niech już będzie, tylko niech on się nie obraża jak małe dziecko. Ogarniemy to. Może z tobą muszę znowu pogadać. Albo że z tym, kurde, przygłupem znowu, żeby kebab dał. Dzięki za pomoc. Gdybyś kiedyś szukał pracy kuriera, przyjdź do mnie. Do hojnego Fadila. Albo zajrzyj na moją stronę internetową www.fadil.com. Podejrzewam, że ten adres nie działa, ale no, można potem wpisać. Witaj. Jak ci na imię? Kuku. Kuku? Czyli kogut. I nie pytaj dlaczego. Co robisz? Codziennie zadaję sobie to pytanie. Co ty robisz, Kuku? Co ty wyprawiasz? Wydaje ci się, że moim marzeniem było zmarnować życie przy wózku ze śmieciami? Miałem ambicje. Mogłem startować w wyścigach, pracować w agencji reklamowej, być akwizytorem! Masz dziewczynę? Znam jedną w twoim typie. Ma na imię Lucy. Lucy? Lucy? Trójnożna Lucy? O kuryku! Jest źrenicą mego oka. Sprężystością mego kroku, siankiem w moim żłobie, śmieciami w moim wozie. Mam na jej punkcie kuku na moniu. Słyszysz? Kocham tę oślicę. Jak ją spotkasz, pozdrów ją ode mnie. I coś jeszcze?
Może dasz jedzenie? Jak ją spotkasz, pozdrów ją ode mnie. Kebab? Kebab? Tak, kebab. Bardzo dobrze, że cię widzę. Jak spotkasz Lucy, proszę, daj jej te kwiaty. Dzięki, Nkuku. Na pewno się jej spodobają. Ej, dobra, tych kwiatów wcześniej nie było, więc myślę, że się faktycznie może to spodobać. I myślę, że będziemy mogli wtedy pójść dalej z grą. Mógłbym oczywiście to przewinąć z palcem, ale nie chce mi się trochę. Niech będzie cała animacja. A teraz dajemy to. Wiem, że jesteś na mnie zła, ale być może mam coś, co ci poprawi humor. Znasz może osiołka o imieniu Nkuku? Ma na twoim punkcie Nkuku na muniu. Dał mi dla ciebie kwiaty. Mogłabyś mi pomóc dostać się na tamtą łódź? To bardzo pilne. Pomożemy tej zwariowanej panterze. Allah zostawił ci jedną nogę, Lucy. Użyj jej celnie. Mogę się z wami zabrać? No pewnie. Witam na mojej łódce. Płyniemy do Górnego Egiptu w stronę uprawnych pól. Perfekto. Cześć, Złotousty. Do widzenia, Lucy. Pa. O, widzę, że oni też tutaj już są. Nie mogło ich zabraknąć. Czemu oni są nadal we dwójkę? Gdzie jest ten trzeci przygód? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ten trzeci przygód, ale wiem tylko tyle, że jesteśmy dalej. Chion! Przepraszam, myślałem, że jesteś... Chcesz pokręcić? Niekoniecznie. Szukam kogoś. Dzięki temu dostarczamy wodę do rowów irygacyjnych na polu. A więc zajmujesz się irytowaniem pól? Irygowaniem. Nawadnianiem. Rozumiem. Fajna fucha. Nie znasz może dziewczynki o imieniu Chion? Jej rodzice nie pozwalają jej pracować. Znasz ją? Była tutaj? Kim jesteś? Przepraszam, że wpadam tak bez uprzedzenia. To twoje gospodarstwo? W pewnym sensie. Czego sobie życzysz, o różowy synu rzeki matki? Szukam dziewczynki. Chion. A ja szukam kogoś, kto by nakarmił moje ptaki. Zrobię to. Jaki piec! Przypomina mi się mój zestaw. Młody piekarz. Szkoda, że nie jedliście moich babeczek. Palce lizać. Z chęcią bym zjadł babeczki od różowej pantery. Albo od czarka pazury. Jaki piec! Pomożesz mi nakarmić ptaki? Kiedy są najedzone, pokazują niezłe sztuczki. Tak, pomogę. Palma daktylowa. Jak ja dawno nie jadłem daktyli. Zaraz. Przecież ich nie cierpię. No i karmimy ptaszki. Jestem kanuik. Ptaszysko, co żyje nad Nilem. Robię świetne wrażenie.
olśniewam twoim stylem. No, zdecydowanie olśniewasz swoim stylem. Zgadzam się w 100%. Karzełku, ty jeden. Jestem ci jawodny ptak, nie większy od kurczaka. Piękny, dumny modrzyk, nie żadna pokraka. Dziękuję bardzo. Urocze są te ptaszki, muszę przyznać. Ogólnie w ogóle bardzo ładnie ten Egipt wygląda graficznie, powiem szczerze, jak na gierkę taką starą. Naprawdę, powiem szczerze, kurde, ładnie ta gra wygląda graficznie, jak na swoje lata. Ja, rybaczek srokaty, świetnie łowię ryby, lecz dziewczyny mnie nie chcą. O, ja nieszczęśliwy. Nie wiem, może nie jestem delikatny. Powiem wam szczerze, tak nieironicznie, że postacie w tej gierce są bardzo skromne, nie? Jeżeli chodzi o o opisanie samych siebie. Masakra, kurde. Wielkie dzięki. A teraz chętnie odpowiem ci na wszystkie pytania dotyczące Chiyon. Widziałaś ją? Nie. Wiesz, gdzie może teraz być? Nie. Znasz kogoś, kto mógłby mi pomóc? No, nie. Dzięki, bardzo mi pomogłaś. Naprawdę? Nie. Ja pierdzielę, masakra w ogóle. Jezus Maria, myślałem, że czegoś się dowiemy. No i mamy cię, Różu. Teraz cię załatwimy. A? Żebym ja cię zaraz nie załatwił. Nigdzie nie pójdziesz, różowy kojocie. Okej, różowy kojocie. Patrz na to. Nigdzie nie pójdziesz, różowy kojocie. Jak nie pójdę? Nie ma ucieczki. Dobra, i o co z tym chodziło? O! Weźmiemy to! Tak, to sałatka. No i co z tego? Szczurku, to zbyt niebezpieczne. Bo widzisz, jestem bardzo, bardzo głodny. Szczurku, odsuń się od sałatki. Muszę ją zjeść. Padam z głodu. Nie. Co za debile bez kitu. O, dobrze, ogarnięte. Co za debile. No i zdecydowała się taka dobra sałatka. Ej, bez kitu, zmarnowała się. Nara! Ale żeście polecieli? Co za pomysłowe wykorzystanie sałatki. Jestem pod wrażeniem. To dziwne. Nad Nilem raczej nie widuje się gołębi. Hej, a co ty tu robisz? Musiałem dostarczyć list. Jak dostałeś się do Egiptu? A jak ci się wydaje? Przyleciałem, motyla noga. W końcu jestem ptakiem. Ale myślałem, że boisz się... Ej, tylko nie przy cudzoziemskich ptakach, jeśli można prosić. Ja cię kręcę. Co to ma być do jasnej anielki? Ale z ciebie kolos. Jestem modrzyk, ptak wodny. Bardziej mi wyglądasz na indyka. Jesteś naprawdę gigantyczny.
A więc jaką wieść przynosisz? Nie masz za grosz taktu. Czy ktoś ci już to powiedział? W głowie się nie mieści. Nie można już liczyć na odrobinę dobrego wychowania. Wybacz mojemu przyjacielowi. Brak mu nieco manier. Oczywiście. Powiedz ptakowi, żeby pamiętał, że gołębie to przysmak w Egipcie. Nie lubię jej, po prostu nie lubię. Proszę powiedz, co to za wiadomość? O kochanej małej Chion. To rozkoszna dziewczynka. Znalazłem jej list nad jeziorem w obozie Chiliwawa. Chion, ta mała Egipcjanka, chciała go pewnie wysłać rodzicom. Postanowiłem zrobić dobry uczynek i dostarczyć ten list. On główkę powiedział, że tak jej się nie podobało na obozie, że uciekła. Coś takiego. Może w takim razie z listu dowiemy się, gdzie jest. Pokaż go. Nie tak prędko, różowiuśki. Jestem pewien, że kupiłeś mi gdzieś po drodze mały prezencik. Jakiś wyraz twojej sympatii, bo lubisz mnie przecież, prawda? Tak, bardzo cię lubię, gołębiu. Normalnie skaczę z radości, gdy cię widzę. Na samą myśl, że żeś tu przyleciał, normalnie aż posikałem się w majty ze szczęścia. A teraz do rzeczy. Masz. Dawaj to. Już, lubisz mnie naprawdę. Jaki piękny. Oddawaj to. O nie, to są hieroglify. No i co teraz zrobisz? Spróbuję znaleźć kogoś, kto potrafi odczytać to pismo. Ona będzie umiała. Chyba. Mogę ci to odczytać. Napisała. Ale to fajnie. Podoba jej się. Podoba się? Nic nie rozumiem. Von Główkę mówił coś zupełnie innego. Muszę wrócić do obozu. Czekaj, weź to ze sobą. Dzięki. Różowy do von Główkę. Główkę, zgłoś się. Różowy, czy on się odnalazł? Wróciła do obozu. Jest zadowolona, prawda? Nie. Jest w jeszcze gorszym humorze niż była. W jeszcze gorszym niż była? Coś tu nie gra. Przyślij mi samolot. Natychmiast wracam do Chiliwawa. No, coś tutaj mi się też nie podoba trochę. Dlaczego jej... Według tych hieroglifów jej się podoba, nagle jej się nie podoba? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Jaka schiza trochę. Momentami. A w ogóle fajna muza tu przed chwilą leciała. Co tu się stało? Nienawidzę ludzi z twojego kraju. Mój kraj jest lepszy niż twój. Ludzie z twojego kraju są głupi. Ludzie z twojego kraju są brzydcy. Co tu się wydarzyło najlepszego? Czy oni jeszcze niedawno chcieli się spotkać? Jeden zapraszał drugiego. Co tutaj się wydarzyło w tym obozie? Mnie przez dosłownie chwilę nie było. Różowy, przepracowujesz się. Może byś wziął parę dni wolnego? Jak to? Przecież mamy poważne problemy. Problem. O, może masz rację. Wracaj do pracy. Ja w przeciwieństwie do ciebie, ja chociaż pracuję, a nie, kurde, wyleguję się na kanapie tak jak ty, szefunciu. I weź w ogóle, nie wiem, załatw sobie jakieś nowe okno, nową szybę, bo tutaj widać, że już jest pęknięcie. Bardzo nieestetycznie wygląda. Wstyd! Jak na takiego dyrektorka. Co tu w ogóle? Dlaczego ryby tutaj pływają zdechłe? Co tutaj się wydarzyło? Jak dobrze, że wróciłeś. Odkryłem coś bardzo interesującego. Okazuje się, że Nigel... Nie można zapanować nad dziećmi. Zginęły wszystkie zapasy. Moje deskolotki, moje hopskoki zniknęły.
Nie ma też większości jedzenia, a dzieci i tak nie jedzą nawet tego, co zostało. Są rozdrażnione i agresywne. Stało się coś bardzo złego. Musisz odkryć przyczynę tego wszystkiego. Stało się coś złego, to jest prawda, ale no... Jakby... Gdzie ja mam znaleźć przyczynę? Jakby... Gdzie? No gdzie? Ja się pytam. Coś z podróży? Tak, przywiozłem. To lalka Nigella. Dam mu ją, jak go zobaczę. Przywiozłeś coś z podróży? Jak nie lalka Nigella, to ten. Patrz. Znalazłem pocztówkę. Niby od Nigella, ale pełno tu błędów ortograficznych. Nigel jest przecież bardzo dobry z ortografii. I spójrz na stempel pocztowy. Wysłano ją przed rozpoczęciem obozu. Spójrz na tę kartkę od Chion. Napisane jest... Nie tutaj. Czuję, że zbliża się niebezpieczeństwo. Schowaj to wszystko pod obluzowanymi deskami w składziku. Dobra. Jest i Nigel. Masz. Co to jest? Twój przyjaciel Guy Fawkes. Większość angielskich dzieci pali lalki Gaja, ale nie ty, bo ty kochasz swojego. Gaja Fawkesa. Wo hen le yi, ze ginger, fu ge ni jinjeng hamburger jen. Wo hen le yi, ze ginger, fu ge ni jinjeng hamburger jen. Wo hen le yi, ze ginger, fu ge ni jinjeng hamburger jen. A temu co odwaliło w tym momencie? Nie mam zielonego pojęcia. Ale czemu Nigel spalił Guya Fawkesa? Nie wiem, te dzieciaki coraz gorzej się tu zachowują. Coś się tutaj niedobrego wydarzyło. Faktycznie. Dobra, wchodzimy i będziemy chowali te wszystkie rzeczy pod dechą. Pod pałą dechą bitą. Otwieraj dechę. To tutaj von Główkę kazał mi wszystko schować. No, to wszystko. Ta, wszystko. Na. Von Główkę! Cześć! Gdzie jesteś? W składziku. No to wychodź! Nie mogę! Kumoken mnie zamknął! O rany! Zaraz tam będę! Różowy! Musimy odnaleźć Yung Lee! Jest w strasznym stanie! Szybko ci poszła ta kąpiel! Idziemy! Co tutaj się dzieje, to ja nie mam zielonego pojęcia. Jakiś nawiedzony ten obóz, czyli Wawa. Różowy! Proszę, znajdź Yung Lee. Dara, szukamy tego Yung Lee. Bajer! Chcę wiedzieć więcej. Bajer, dobrze. Na pewno to ma jakieś znaczenie kulturowe. Co by to nie znaczyło? Na pewno znajdę coś na ten temat w tym komputerku od von Główkego. Dobra, tu nic nie mamy. Z niczym innym... Bajer. Chcę wiedzieć więcej. A wcześniej było fajne. No
Nigel, co ty pod łóżkiem trzymasz? Weź ty się uspokój, dzieciaku. Co ty trzymasz pod łóżkiem? Dobra, trzeba teraz przeszukanie wszystkich domków robić. Co tu mamy? Bajer, chcę wiedzieć więcej. A, czyli nic nowego się nie dowiedziałem. Na pewno to ma jakieś znaczenie kulturowe. Co by to nie znaczyło? Co tu mamy pod łóżkiem? No wiesz co, żeby skarpetę śmierdzącą pod łóżkiem trzymać. Wstyd! Na pewno znajdę coś na ten temat w tym komputerku od von Główkego. Ajajajajaj, nie podoba mi się to. Dobra, trzeci domek. Mamy jeszcze trochę domków do zwiedzenia. Na pewno Cap coś mi o tym powie. Na pewno znajdę coś na ten temat w tym komputerku od von Główkego. Na pewno to ma jakieś znaczenie kulturowe. Co by to nie znaczyło? I co, nic? Nic? Kompletnie nic? A co pod łóżkiem jest? Okej, ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć skarpety czy bieliznę. Ale żeby trzymać pizzę pod łóżkiem, kogoś chyba serio łeb boli. Masakra w ogóle, jak tak można? Dobra, mamy czwarty domek teraz. Bajer! Chcę wiedzieć więcej. Bajer! Na pewno to ma jakieś znaczenie kulturowe. Co by to nie znaczyło? Na pewno znajdę coś na ten temat w tym komputerku od von Główkego. Okej, tu mieliśmy z kolei tego, misia. Lepszy miś niż jakaś pizza czy kurde śmierdzące skarpety. Dobra, to był czwarty domek. Jest jeszcze dwa zostały. No oczywiście domek von Główkę. Von Główkę, dobra, niech będzie von Główkę. Bajer! Bajer! Ha! Wiedziałem, że to będzie Bajer. Na pewno znajdę coś na ten temat. Na pewno. No, czapka przynajmniej też nie śmierdzi, więc jest git. Nie rozumiem. Tutaj mamy jeszcze. Na pewno Cap coś mi o tym powie. Bajer! Chcę wiedzieć więcej. Dokładnie. Co on powiedział? Nie mam pojęcia. Jak wszystkie dzieci na obozie, Jung Lee powinien znać kilka języków. Ale teraz mówi tylko po chińsku. No, i co zrobimy? Zapisałem cię na intensywny jednodniowy kurs chińskiego. Bosko! Będę poliglotą. A gdzie? W Chinach! Bliżej nie mogłeś. Jak wrócę, też ci tak powiem. Ole pocisk tutaj wleciał. Od różowego. Nieźle. Różowy, pośpiesz się! Dobra, idę już tam. Lecimy, kurde, do tych Chin. Ale myślę, że sobie ten zapiszemy zaraz i zakończymy sesję. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Okej. Idziemy sobie grzecznie usiąść, zapinamy paski i zobaczymy, co będzie leciało w telewizji. Kołujemy na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy.
Witam, różowa pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Nadal uważam, że jest to niebezpieczne. Coś do jedzenia? Coś do picia? Pewnie. Obżartuch. Za szybko jesz. Gdzie my jesteśmy? Wspaniale, że jesteś! Przygotuj się szybko! Zaraz wychodzisz! Nigdzie nie wychodzę, bo ja tutaj sesję kończę. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Różowej Panterze i przygodach Różowej Pantery. Czy fajnie wam się ogląda Let's Play, czy też nie? Piszcie opinię na dole, z chęcią poczytam. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, Twitter oraz TikTok. W szczególności na Instagram, gdyż jak na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli. Na TikToku wrzucam shortsy z tego kanału, jak i ekskluzywne, więc będzie można zobaczyć, co tam ciekawego działam sobie na TikToku. Na Twitterku daję przeróżne wpisy reklamujące moje odcinki, czy też komentujące jakieś tam różne rzeczy dziejące się w internecie. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 13 lutego o godzinie 13:37 i po raz ostatni powiem, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.